Cześć, tu Mariusz. Witajcie w nowym odcinku mojego vloga. Dziś odcinek nietypowy. Nie pójdziemy w teren. Nie będzie fotografowania w terenie, ale tak jak widzicie, odcinek stacjonarny. Postanowiłem podzielić się z Wami moimi przemyśleniami i doświadczeniem. I dziś opowiem Wam o 7 krokach do lepszych zdjęć. A więc zacznę z grubej rury, jak to się mówi. Pierwszy krok jest, myślę, najważniejszy i najtrudniejszy. Brzmi może dosadnie, ale po pierwsze, rusz dupę. Myślę, że każdy z nas ma takie dni i momenty, że niby by coś zrobił, ale jakoś nie idzie. Może bym poszedł na zdjęcia, ale w sumie to mi się nie chce. Pogoda jest nie taka. Nie, dzisiaj będzie padać. Albo już się chmurzy. To nie ma sensu. Bo zanim dojadę, to nie będzie już światła. Nie, zrobię to później. Pójdę jutro. Albo pojutrze. Ja tak często mam, że odkładam rzeczy na później. A potem żałuję, że dzisiaj nie wstałem rano. Że nie poszedłem wieczorem na zdjęcia. Tak więc, po pierwsze, rusz dupę. Samo się nie zrobi. Krok drugi. Baw się. Fotografia to nasza pasja, więc róbmy to, co lubimy. Fotografuj to, co lubisz. Jakieś Twoje ulubione tematy. Fotografia to emocje, tak się mówi. W portrecie to widać, bo masz modela, który będzie miał swoje emocje. W fotografii krajobrazowej emocje też widać. Może nie tak wprost, ale widać emocje fotografa. Jeżeli jakieś miejsce Ci się podoba, jeżeli je lubisz, to wyjdzie ładne zdjęcie. Jeżeli czegoś nie lubisz, robisz to na siłę, to będzie widać na zdjęciu. Będzie one słabsze. Więc róbmy to, co lubimy i bawmy się tym. Fotografia to jest pasja. To ma być czas relaksu, odpoczynku, odskocznia od jakichś codziennych obowiązków, od pracy. Traktujmy to jako pasję i zabawę. Krok trzeci. Poznaj sprzęt. Rób dużo zdjęć. Im więcej zdjęć zrobisz, tym bardziej poznasz swój sprzęt. Będziesz go szybciej obsługiwać, jak to się mówi, z zamkniętymi oczami. Wszystkie przyciski będziesz znać wszystkie funkcje swojego sprzętu. To znacznie ułatwi wykonywanie zdjęć. Wtedy można szybko dopasować się do danej sytuacji, do zastanego światła. Jeżeli coś zauważysz ciekawego, jesteś w stanie szybko zareagować, szybko zmienić ustawienia, zmienić obiektyw. Także trzeba sporo zrobić zdjęć, stać się takim trochę rzemieślnikiem. Wtedy możemy też lepiej siebie wyrazić w takiej formie, powiedzmy, artystycznej. Także przede wszystkim poznaj swój sprzęt, żebyś miał swobodę operowania nim. Punkt czwarty. Analizuj swoje zdjęcia. Jest to dosyć ważny krok w takiej nauce na własnych błędach. Także oglądaj swoje zdjęcia, analizuj je, patrz, co wyszło dobrze na ostatniej sesji, a co można poprawić. Bacznie obserwuj kilka swoich ujęć poprzednich, co Ci się w nich podoba, czy kompozycja jest ok, czy jednak coś tam gdzieś na obrzeżach kadru. Czy tutaj nie ma czegoś, co rozprasza uwagę? Czy tu na dole jest wszystko ok? Krawędzie kadrów są bardzo fajne, bardzo ważne. Także oglądaj swoje zdjęcia uważnie. Sprawdzaj ich kompozycję, kolorystykę, ostrość. Wszystkie takie techniczne aspekty muszą być, powiedzmy, perfekcyjne, prawda? Więc analizuj swoje zdjęcia, wyciągaj wnioski i ucz się na swoich błędach. Jest to najprostsza metoda nauki. No i bardzo skuteczna. Punkt piąty. Oglądaj twórczość innych. Oglądaj wystawy, albumy fotograficzne, ale i malarskie z obrazami. Tam zasady kompozycji są takie same, więc można się inspirować również malarstwem. Warto oglądać fotografie innych, wystawy, albumy, tak jak mówiłem, ale też galerie w internecie. Mamy ciekawe portale fotograficzne, gdzie możecie
oglądać zdjęcia innych i się inspirować, analizować zdjęcia innych. Również grupy na Facebooku, Instagram. Podglądajmy innych, zobaczmy co robią. Inspirujmy się, wyciągajmy wnioski. Również YouTube, filmiki takie jak moje i innych twórców. Można też czerpać sporo inspiracji, a również słuchać podcastów na przykład o tematyce fotograficznej. To też daje sporo do myślenia i daje sporo inspiracji. Także podglądajmy innych również. Punkt szósty. Inwestuj w siebie. Nie w nowy sprzęt, ale w siebie. Inwestuj w siebie. Tak, to bardzo ważne. Myślę, że masz już całkiem fajny sprzęt i to wystarczy, więc jeżeli kusiło Cię, żeby kupić jakiś nowy gadżet, kup sobie książkę, album fotograficzny. Jeżeli myślałeś o zakupie nowego aparatu albo obiektywu, zostań przy tym, co masz. Idź na kurs fotograficzny, pojedź na warsztaty z jakimś swoim ulubionym fotografem, którego podziwiasz. Tacy ludzie chętnie dzielą się swoją wiedzą, organizują warsztaty i no i to działa lepiej, taka inwestycja w siebie, bo rozwiniesz swoją fotografię, zobaczysz jak tworzą inni, spotkasz ludzi o podobnych zainteresowaniach i na pewno to zaprocentuje. Także nie sprzęt, ale Ty jesteś w tym ważny. Jak to się mówi, do fotografii trzeba mieć oko. Nie matrycę. To nie jest sprzęt, nie jest najważniejszy, więc zainwestuj w siebie i tą kasę, którą chciałeś poświęcić na jakiś sprzęt, wydaj po prostu na naukę. Punkt siódmy. Pokaż swoje zdjęcia innym. Oglądaliśmy zdjęcia innych, analizowaliśmy swoje. Teraz jest czas, żeby pochwalić się swoją twórczością. Także pokaż swoje zdjęcia innym. Nie wiem, załóż stronę internetową, profil na Facebooku, na Instagramie i pokazuj światu to, co robisz. Tylko uwaga na social media. Lajki i serduszka na Instagramie to nie jest miara dobrych zdjęć. Trzeba do tego podchodzić trochę z dystansem i przymrużeniem oka. Bo tam rządzą, wiecie, algorytmy, sztuczna inteligencja, więc zdjęcia krajobrazu, jakieś zdjęcia przyrodnicze nie będą miały tyle wyświetleń, co jakieś tam celebrytki, influencerki i tak dalej. Więc tym się nie trzeba przejmować i traktować to trochę z dystansem. Inny sposób, żeby pokazać swoje zdjęcia, to jest ich drukowanie, wywoływanie odbitek. To też jest bardzo ważne. Jak macie swoje zdjęcie na papierze, można je obejrzeć, przeanalizować. To jest zupełnie co innego niż ekran komputera. W takiej formie powinniśmy oglądać swoje zdjęcia wydruków i odbitek. Także pokazujcie swoje zdjęcia w formie wydrukowanej. Możecie oprawić ramkę, powiesić sobie na ścianie, obdarować znajomych, rodzinę. To jest też fajny pomysł na jakiś prezent i podarunek. Ok, i to było 7 kroków do lepszych zdjęć w moim wykonaniu. Wiem, że są podobne filmiki na YouTubie, prawdopodobnie oglądaliście coś w tym stylu, ale myślę, że każdy ma trochę inne takie pomysły, inne porady. Więc im więcej się obejrzy tego typu filmów, tym więcej można wyciągnąć coś dla siebie. Może nie każdy z 7 kroków jest dla Was. Może wystarczy tylko jeden i już coś tam pójdzie naprzód. Dzięki temu jednemu kroku. Krokowi. Nie jestem pewien. No. Także dzięki, że byliście ze mną. Jeżeli Wam się podobało, dajcie kciuka do góry. Zasubskrybujcie mój kanał. I dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tych krokach. Może macie pomysły też na inne. Chętnie zobaczę, jakie są Wasze opinie. Dzięki i do zobaczenia. Cześć.